jeszcze tylko dwa słowa powiem. Panie burmistrzu, manipuluje pan informacjami, ponieważ wielokrotnie pytałam o zatrudnienie w Biedronce mieszkańców Lubartowa i nigdy na to pytanie pan nie odpowiedział. Nie odpowiedział nam, pan mógł to sprawdzić, tego nigdy nie sprawdził. Nigdy. I my domniemamy po prostu, domniemamy wszyscy, że tam pracuje 20 osób, 25, kilka, po prostu kilkanaście osób i nie więcej, i nie więcej. Także mógł pan rzetelnie nam odpowiedzieć, sprawdzić to, sprawdzić i powiedzieć tu na sesji, ile tak naprawdę z Lubartowa osób tam pracuje. Bo z tego, co jeszcze jest mi wiadomo, wiele młodych osób po studiach, osób ze średnim również wykształceniem z Lubartowa składało dokumenty o przyjęcie tam do pracy i niestety, ale nie uzyskali pracy. Ja rozmawiam z tą młodzieżą i z wszystkimi osobami, którymi rozmawiam, nikt nie otrzymał tam pracy. Moja córka też tam składała CV i tylko tyle, że złożyła i na jednej rozmowie była i tyle. Także proszę nie mówić, że mieszkańcy Lubartowa są tam zatrudnieni. To są pojedyncze osoby. A druga kwestia, jeżeli chodzi o tą lubelską i tą rewitalizację, którą tam pan przeprowadzał i przed chwilą pan powiedział, że myśmy tych ścieżek rowerowych nie zaplanowali. My nie planowaliśmy wycinki drzew. Nie było tego w planach. Gdyby ta wycinka drzew była w planach, na pewno wtedy pomyślelibyśmy o tych ścieżkach. Pan mógł to zrobić, ponieważ pan to zaplanował i pan tego nie wykonał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jest pan burmistrz dwukrotnie.